O Jezus matko. O Jezus matko. Siedzi karp. O masakra. O, to jest kąt. Siedzi. Ale nie wiem, czy to będzie sanda czy okoń. Sandacz. Sandacz tu się zakręcił. Aj, tak czułem. Za duży był na okonia. Ładna rybka, przywalił pięknie. Piękna rybka, pierwsza już wypluła. Krążył, krążył. O, taką szynętę, takiego robalka. Na okonia próbuję. Poszyłem tylko rybki. No i tak widzicie. O, taka przynęta, robaczek. Palą we wszystko. Ktoś im tam podejdzie pod pysk, to i patrzą, czy to rybka, czy nie. No taki fajny jest dosyć. Sandaczyk 60+. Może nie będę go mierzył, pokażę to szybko, bo jest mróz. O, tak to wygląda. Ojojojojoj, się nie chce. O, piękna rybka. No 60 jest na mnie. O, ładny. Teraz się pokazał. No. Pokaż się, tak, dokładnie do kamerki. Ładnie, dobra, wracaj. Siedzi. Tym razem może być hypercz. Ojojojojojojo, się rozpędził. Tym razem może być percz. O, ładnie chodzi. Ojojojojo. Ładnie chodzi. Ładnie chodzi. Jest piękna rybka. Ale ładnie przywasalił. Piękna ryba. Nagrałem. Już bałem się, że nie włączyłem. Teraz percze sobie. Już go namierzyłem fajnie. Piękna ryba. Piękny klamot. Uch, ale ciężko było masakrycznie. Ciężko. Chodź rybko, chodź. Ale krąglek. Dobra, już chodź. Dobra, jest. Przepiękna ryba, zobaczcie na to. Uhuhu, ole piękny. Zobaczcie, jaki piękny. O, się pięknie najeżą. Muszę szybko fotkę zrobić. Taki najeżony. Kabanek piękny. Dobra, ja mam, zbliżymy go szybko. No, ale ładnie chodzi na kiju. Co pięknie. O, kloc. Ale kloc. Czterdzieści pięć. To piękna ryba. Jest tego do pobieraka na chwilę, może się uda jeszcze. O, ale okrąglaczek. Przepiękny. Może się uda jeszcze kiedyś złowić. Piękna rybsko. Siedzi kolejny garbusek. O, ten już potężny. Ojojojojoj. Ale ten to jest kabal. O, ja cię pierdzielę. Ten będzie miał chyba
ale są potężne lochy. Ja cię nie pierdzielę. Zobaczcie na to. Masakra. Jaki to jest widok, dwa takie kabany mieć w podjaku. Ale to są cwane rybska. Powiem wam, że takie widoki co tu mam, to nigdy jeszcze nie miałem. O, ale przepiękne rybsko. Ale kloce. Masakra. Masakra. Przepiękny. Jał się pięknie, ale strzelił mocno. Dzisiaj mam te obcęgi. Mrozi dzisiaj masakrycznie. Zobaczcie, jaki mróz na pontem jest. Skrobanie będzie później. Chodź, chodź rybko. Szybki pomysł, ale to jest kotlet. Ja cię nie pierdzielę. No ale przepiękne są to okienko. Cztery, pięć. Dwa takie same. Normalnie identyczne. Piękne. Drugi garbus do kompletu. Zarpotki sobie porobię. I jeden go opuszczę. Wbiło się jeszcze do konia. Ale to są przepiękne rybska. Ja jeszcze, zobaczcie na to. Przynęta to ten sam robaczek. Jakiś tam relaksa, to był taki twister jakby. Ten ogon był obcięży, by nie schowały tutaj za ogon. Im dłuższy ogon, tym bardziej potrafią skubać, więc założyłem taką krótszą wersję, to znaczy skróciłem go trochę. Te haczyki zawsze się troszkę prostują, muszę jakieś mocniejsze zamówić. Za każdym razem muszę go podginać, żeby odpowiedni kąt był, ale się wciął pięknie, naprawdę strzelił przepięknie. Także taki o drobszocik tutaj. 0,63 fluo, grubsze, bo czasami sandarz potrafi siąść. A zawsze z reguły lubię mieć zapas, więc nie wiem, czy to ma znaczenie, bo tam 0,25 dał, czy 0,33, to... Ale zobaczcie, jak jest zimno, masakra. Także działam dalej, muszę zaraz fotki porobić. Będę wypuszczał je. Sandraczek drugi. Ładnie strzelił. Ładny. Ładny. Strzelę mu fotkę. Wypuszczam. Dobra, wraca do wody od razu. Ale maluszek. Dobra. Śledzik mały. Upłynął do domku. Dobra, jeszcze raz zobaczcie na te klocki. Masakra. Jezus no. O, jakie to są grubaski. Jest to piękny. Bez pasków, okej. Przepiękne rybki.
cały. Także przepiękne dwa garbusy. 45-46 około. Piękna rybska, naprawdę. Także wracam im wolność. Przepiękne. Jeszcze tylko raz. Dobra. Dobra, puszczam rybki. Oj kurde, się, ręka mi się zamoczyła. Tego z paskami najpierw. Ole kotlet. Kolcem na grzbiecie. Jaka to jest ryba. Jaka to jest ryba. Jaki bochenki chleba, jak bochenek chleba taki. Zobaczcie na to. Dobra, nie męczę go. Jezus, piękny widok. Ten jest większy chyba troszkę, minimalnie. Ole, to jest kaba. O Jezus. O Jezus, matko. W ręce to widać dopiero. Zobaczcie na ten brzuch. Przepotężna ryba. O, poszedł. Nie zdążyłem go przytrzymać, ale... Ale jest grubo, już będę kończył pomału. Mówiłem jakieś 5 godzin, może około coś takiego. Padły 3 sandaczyki. Dwa piękne okonie, ale to co się dzisiaj działo, ile tych okoni widziałem, ile wyjść było, to była masakra. Także bardzo cwane ryby, naprawdę. Bardzo cwane, presja duża, przekute. Ale mimo wszystko, no 45 plus okonie to często się nie łowi. Piękne ryby. Tym bardziej z tej rzeki, gdzie tutaj jestem, ciężko jest o takie rybki, więc jeszcze bardziej jestem zadowolony. Także nie wiem, czy uda mi się jeszcze coś wyskubać, czy nie. Jeśli tak, to zaraz dodam. Jak nie, no to zostawcie łapę, suba do następnego piona. Pum. Siedzi. To będzie to? O Jezus, matko. O Jezus, matko. Siedzi karp. O, masakra. O, to jest kąt. O Jezus. O, karp. O, masakra. O, lekko. O, to na siłę. Jezus, matko. Pięćdziesiąt jeden centymetrów, zobaczcie na to. Ja pierdolę. 51 centymetrów. Przepotężna. Nowy rekord, nowa życiówka. To jest masakra, nie wiem, czy widać dobrze. 42 cm. Dwie rybki mi teraz siadły, życiówka 51 i druga 42, ale zawsze jest różnica. Niby 40 okoń. Duży, ale zaraz wam pokażę tamtego. To jest masakra. Ja cię nie pierdzielę, zobaczcie na to. Zobaczcie, jakie to jest porównanie. 50 i 40. Jezus, matko. Przecież ten... Ten na dole... Połowę mniejszy.
Zaraz to chwileczkę szybko. Powiem wam, że no dzisiaj jest piękny dzień. Nowa życiówka o 1 cm. Ale w szoku byłem naprawdę. Nie spodziewałbym się takiego konia aż bardzo. Pokaż wam oba. Zobaczcie, to jest 40-taczek. Jak wygląda teraz mały. Masakra, jaki pisklaczek. Też piękny okoń, oczywiście, 40 cm. Ale 50. Zobaczcie na to. Szybko wam pokażę jeszcze raz. Kabana. Jezus matko. Ja pierdziele. No nie wierzę. Zobaczcie, jaka jest różnica przy tych okoniach. Między 51 a 42. Zobaczcie na to. Jest masakra. To jest masakra. To jest masakra. Nocne okonie. Przepiękna. To jest kurde okoń. Masakra. To jest okoń przepotężny. Zobaczcie na to. O Jezus matko. Dobra. Nie chcę ich męczyć, bo przepotężne rybsko. Ale ma brzuszek, masakra. Przepotężna ryba. Dobra. Jestem w szoku, naprawdę. Z ciekawości jeszcze spróbuję zważyć tego 50-taka. Do wagi tak naprawdę nie używałem, już dawno nie używałem. Miałem ostatnio szczupaka potężnego 118 cm. 118 cm miałem tą wagę prawdopodobnie w torbie, tylko zapomniałem o niej. Mogłem zważyć, nie wiem czy baterie jeszcze będą działać, także naprawdę. Działa nawet. Zobaczcie, dobra. W poundach jest ustawiony. Dobra, jakąś reklamówkę. Reklamówka jak mięsiarz. Tutaj tylko dziura jest, jakaś trzeba ją zategować, żeby nam okoń nie uciekł. Dobra, i szybka akcja, teraz będzie pomiar. Dobra. Słuchajcie. Rybka w powietrzu. Nie wiem czy widać. Five pounds. Przepotężny. Zobaczcie jaki grzeczny jest. 5 pounds 15. Masakra. Dobra. 5 poundów do końca. Jest. Dobra, czego? Czego wyciągnąć, bo chłop się przestraszył, że idzie na święta. Także już myślał, że jest po nim w reklamówce. No nic, jestem przeszczęśliwy naprawdę, powiem wam. 5 poundów okoń. Nigdy nie ważyłem. Czy ważyłem tam jakiegoś 48, no, ale nie miał. To jest moja życiówka prawdopodobnie, jeśli chodzi o wagę. Ja pierdziele. Zobaczcie na to, no. Szkoda mi go wypuszczać, w sensie, no nie mogę się napatrzeć na tą rybę. To jest taki klamot. To jest taki klamot, że masakra. O Jezus. Ja pierdziele. O Jezu. Nie ma jak go złapać dobrze. Oj. Nie mogę się napatrzeć na niego. Zobaczcie na to. Taki klamot, że ja cię nie pierdziele. Dobra. Nie męczę rybki. Zwracam jej wolność. O, jeszcze nie. Nie, kolej. Jaki piękny. Coś pięknego. Szok. To byłam, że szok, gruby szok. Dobra, jeszcze jeden.
czterdziestaczek, ale ten czterdziestaczek to malutki teraz wygląda. To jest... Zobacz, jeszcze chudziutki, taki płaski ten brzuch ma. Też piękna rybka, ale mówię, to już tak nie... To już tak nie cieszy, jak się złapie 50. Ja pierdziele. Także dzień mam zaliczony, konkretna życiówka w tym roku. Kolejna. Masakra. Co się dzieje w tym roku, to jest niebywałe. 118 szczupak, teraz okoń 51. Szukałem tego konia, ostatnio złapałem. Najpierw złapałem 2, 4, 6, 4, 8, później tam 4, 6, później złapałem 8, 13 sandaczku. 8 okoni powyżej 40, dużo było takich właśnie 40 do 46. Mówię, ciężko było tą 50. I tak to wygląda, no powiem wam, że masakra. Szok, szok. Wracam. Ponton. Ponton zmroziło masakrycznie. Jest połowa połowa nocy. Która godzina? Trzecia godzina, także podejrzewam, że kawy nie trzeba będzie pić na drogę powrotną. Będzie trzymać adrenalinka. Ja pierdzielę, no. W szoku jestem, kurde. Co tu mówić. Do następnego. Trzymajcie się.